Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Pamiętacie może moją wideorecenzję My Little Pony Fashions z Pinkie Pie? Tak, tę recenzję. Otóż kilka dni temu dostałem informację od jednego ze swoich widzów, że lepiej trzymać tę zabawkę z daleka od wody, bo może z niej zejść cała farba. I szczerze mówiąc, ta informacja naprawdę mnie zafascynowała. Czy to możliwe, że oprócz tego, że jakość tej zabawki jest taka sobie, to będzie jeszcze gorzej, gdy ją zamoczymy? Postanowiłem, że sprawdzę to na żywym organizmie. Tak, zafundujemy Pinkie Pie małą kąpiel. I gdy mówię mała, mam na myśli taką, która będzie trwała nie więcej niż 2 godziny, bo większość zabawek w jakiś sposób kończy źle po dłuższym kontakcie z wodą. Na przykład w przypadku moich starych transformerów zwyczajnie zaczęłyby z nich schodzić naklejki. Także przy dłuższym wystawieniu na działanie wody to nie będzie nic szczególnego, ale jeśli Pinkie Pie nie wytrzyma 2 godzin, to wtedy faktycznie będzie z nią coś bardzo nie tak. Która opcja się sprawdzi? Przekonamy się. No dobra. Podstawka ochraniająca studio foto przed zamoczeniem? Jest. Szklanka ze świeżą karnówką? Jest. Pinkie Pie? Jest. Zaczynajmy. Miłej kąpieli. Myślałem, że utonie. W każdym razie, do zobaczenia za 2 godziny. A gdyby tak wziąć oryginalne pudełko z tego zestawu i dopiero w nie włożyć Pinkie Pie, korzystając z faktu, że ma ono otwory do oddychania, i zobaczymy, co się stanie wtedy. Może zatonie? Może zatonie? Nie. A może? Nie, nie tonie, ale efekt i tak jest lepszy. No, czas minął, więc pora zobaczyć, w jakim stanie jest Pinkie Pie. Czy 2 godziny to faktycznie wystarczający czas, żeby coś się zmieniło? Jak pokazuje przykład mojego głosu, najwyraźniej tak, więc zobaczmy, co tu mamy. Jeśli się uda uryjąć. Tak. Tak, niech sobie wyjdzie woda. I patrzymy, co my tu mamy. No ładnie, już chciałem powiedzieć, że 2 godziny nie starczyły, aby cokolwiek zrobić tej figurce, a tu nagle, tak sobie delikatnie jadąc palcem po jej oku, zobaczyłem, że farba może nie zostaje na moim palcu, ale na zabawce też nie zostaje. Tego ubytku tutaj wcześniej nie było, pojawił się dopiero po tym, jak zacząłem ruszać palcem w tej okolicy już po wyjęciu Pinkie Pie z wody, także zobaczmy, co się stanie, jeśli porobię tak jeszcze chwilę. Tak. Jakby zaczęło trochę bardziej schodzić. O, tak, 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 tak. Farba zdecydowanie zaczyna schodzić. I to nie jest tak, że zostaje na moim palcu, tylko jakby się odwija i odpada. No, czyli wygląda na to, że jednak 2 godziny wystarczyło, aby ta figurka zaczęła się trochę rozpadać. I to jest ciekawe, że na tym oku ten efekt jeszcze się na razie nie pojawił. Ale na tym, no, rezultat jest co najmniej widoczny. I znaczek pozostaje cały czas bez zmian, ale tak, to oko zdecydowanie nie było zachwycone tą kąpielą, także istnieje podejrzenie, że gdyby Pinkie Pie brała kąpiel przez jeszcze dłuższy czas, na przykład powiedzmy 3-4 godziny, cały dzień, 2 dni, to farba zaczęłaby z niej schodzić bardzo, bardzo łatwo. Także ewidentnie lepiej trzymać tę zabawkę z daleka od wody, mimo tego, że woda i tak jest w środku. Aż mnie kusi, żeby robić takie eksperymenty z innymi zabawkami, bo to jest naprawdę dosyć interesujące. No, ale w każdym razie te pomysły zachowam na inne materiały. I to już wszystko na to nagranie. W następnym zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!